Ejo, cześć, cześć wam kochani, witam w tym jakże genialnym odcinku, moim odcinku, oczywiście, gdzie robię Q&A, wiem, że na to czekaliście bardzo długo, przepraszam, spokojnie, nie wyleciało mi to z głowy, po prostu myślałam, że po prostu, ja i mówię czysto po polsku, wiadomo, po prostu myślałam, że będzie więcej troszeczkę pytań, no, na to troszeczkę liczyłam, nie ukrywam. Ale no cóż, mam od Was no, kilka pytań, dlatego pomyślałam sobie, że po prostu je powiem. Tutaj na głos dla Was oczywiście odpowiem. A i też troszeczkę dodam od siebie. No, takich troszeczkę ciekawostek. Dobra, jesteście ciekawi? To zapraszam. Dobra, no to zaczynamy. I zaczynamy z grubej rury, bo. Mam już pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie z Instagramu, właśnie, bo zaangażowałam też Instagram i YouTube. I no cóż, przyznaję, że trochę mało jest tego, ale spoko, jakoś damy radę. Dobra, pytanie pierwsze. Mówiłaś raz, że nie jesz mięsa. Sorry, tutaj będę sobie czytać. Jak sobie z tym radzisz? Dobra. To jest niewątpliwie pytanie, no, od osoby, którą znam prywatnie. Tutaj nie będę mówić, kto to. Ale fakt, w wielu moich filmach, no tutaj już, że tak powiem, przyznaję, że staram się ograniczyć mięso, raczej praktycznie w ogóle go już nie jadam. A to z tego względu, że zaczęło mi być szkoda po prostu zwierząt i tak sobie pomyślałam, że ja jako ja po prostu chcę po prostu zamknąć ten temat, nie. Tak jakby no, nie brać udziału w tym po prostu, co robi większość, czyli no, po prostu jedzenie mięska. Wiem, że to troszeczkę może wydawać się głupie, bo jest wiele osób, które na przykład twierdzi, że ty to robisz sama jedna, jedyna, po co ty to robisz w ogóle? Czy to ma jakikolwiek sens? Może w ten sposób. Fakt, jeżeli pomyśleć o tym w ten sposób, to faktycznie ja jako jedna jednostka, no nie mam za bardzo na to wpływu. Ale jeżeli będzie więcej takich osób, które jednak przekonają się do tego, że jednak no, szkoda im zwierząt, albo po prostu mają jakieś inne różne poglądy na ten temat i po prostu zrezygnują z jedzenia mięsa, no to już wtedy ma to jakiś większy wpływ, prawda? No i właśnie o to mi chodzi. Znaczy, głównie to po prostu może nie chodzi mi o to, żeby uświadamiać ludzi, jeżeli o to chodzi, no bo wiadomo, każdy z nas ma różne preferencje, ja też. Jezu, ja to w ogóle jestem okrutnym, powiedzmy tak, może nie jestem, byłam okrutnym mięsożercą od samego początku moich najmłodszych lat, to po prostu uwielbiałam mięsko, zawsze szukałam mięska, zawsze szukałam kiełbasy, frankfurterek, wszystkiego, po prostu kabanosy, wszystko, wszystko. I teraz dopiero po latach odkryłam, że jednak można z tego zrezygnować i można bez tego żyć. I to jest właśnie ciekawe. I właśnie, druga część pytania, jak sobie z tym radzę? Przyznaję, że na początku nie było łatwo. Bardzo nie było łatwo, właśnie przez to, co przed chwilą powiedziałam, że właśnie ja byłam takim okrutnym mięsożercą od samego początku i no, przyznaję, no nie było to łatwe, ale w końcu nauczyłam się właśnie żyć bez tego smaku mięsa. Powiem inaczej, żyłam się. Boże, żyłam się. Jak ja mówię, uczyłam się właśnie żyć bez smaku soli przede wszystkim. Bo jednak dopiero teraz uświadomiłam sobie, że mięso jako mięso samo w sobie ma swój smak, wiadomo, ale też te mięsa wszystkie są strasznie przesolone. Nie wiem, czy zwróciliście kiedykolwiek na to uwagę, ale faktycznie jak się weźmie taki kawałek, nie wiem, czy szynki, czy właśnie kiełbaski, to pierwsze, co czujecie, to jest ten słony taki smak, co nie? No i no właśnie, i właśnie o to tutaj chodzi. Więc w gruncie rzeczy uznałam, że po prostu może najbardziej mi brakowało jednak soli. No, możliwe. No, nie wiem, ale w każdym razie, jak zaczęłam używać więcej soli, to automatycznie jakoś tak przestawałam mieć chęć na mięso, więc to jest jakieś takie bardzo powiązane, jeżeli chodzi o mój przypadek. No dobra. I no cóż, oczywiście zamienniki, zamiast mięsa coś innego po prostu, czyli głównie różne pasty, na przykład humusy różnego rodzaju, mów, co jeszcze wchodziło w rachubę, oczywiście no raz na jakiś czas jakieś masło, raz na jakiś czas, mówię tak sporadycznie,
Często też jakieś właśnie pasty warzywne różnego rodzaju. Można takie rzeczy nabyć na przykład w Rossmanie, ale w ogóle też w różnych sklepach. Nie uświadczycie tego w Biedronce, to od razu mówię. Znaczy ja kiedyś szukałam i przyznaję, nie znalazłam. Także, ale naprawdę jest to bardzo fajne, bardzo smaczne i fajna alternatywa. Jeżeli jeszcze sobie posolicie, to w ogóle szapoba. Dobra. Już nie będę Was zanudzać, także lecę już z kolejnym pytaniem. Co my tu mamy? Okej. Czy masz zamiar już ćwiczyć cały czas? Jaki masz w tym cel? Okej, dobra. Tutaj wydaje mi się, że jest to pytanie od kobiety, także od razu pozdrawiam. Nie wiem, nie znam Cię, ale bardzo mi miło, że zadałaś takie pytanie. No więc tak. Czy mam zamiar już ćwiczyć cały czas? Nie wiem. Przyznaję, nie wiem. Jednakże świetnie się czuję po treningu i to jest to, co jednak pcha mnie dalej i co jednak każe mi po prostu nie przestawać, choćby nie wiem co. I faktycznie ja też jestem taką osobą, że od małego jednak uwielbiałam WF w szkole. Co prawda ten WF, który ja miałam w szkole, no to nie ukrywajmy, on był totalnie beznadziejny, no bo wiadomo jak to wygląda. Znaczy, jak to wyglądało w moim roczniku, nie? No, ja mam 26 lat. Co prawda, no, może nie widać. Ale, no, za moich czasów to po prostu WF-y wyglądały w ten sposób, że macie dzieciaczki piłeczkę i bawcie się. Także tak, u mnie WF-y wyglądały beznadziejnie, ale to, co mnie urzekło po prostu w sporcie, po prostu dawało mi frajdę, no to po prostu takie, nawet na przerwach. Ja często grywałam na przykład na boisku z chłopakami, także bardzo lubiłam różnego rodzaju aktywności i też byłam taką dziewczyną, która jednak nie zwalniała się z WF-ów i mimo wszystko chciała pokazać, że odczuwa radość w tym. Po prostu, nie wiem, w bieganiu, w rzucaniu, w czymkolwiek, nie? Nawet w takiej beznadziejnej grze, nie wiem, w piłkę czy coś na WF-ach. Także ja to w ogóle byłam ewenementem, jeśli o to chodzi. Tak. I jaki mam w tym cel? No cóż, przede wszystkim lepiej wyglądać, no może nie przede wszystkim lepiej wyglądać, ale przede wszystkim dobrze się czuć w swoim ciele, no bo nie ukrywajmy, samopoczucie to jest coś, co jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, a jeżeli no nie czujemy się dobrze we własnym ciele, no to w sumie popadamy potem takie depresyjne myśli często, gęsto. No i jakoś tak nie możemy często też na siebie patrzeć w odbiciu, wiecie, też jakoś tak, no... No i w ogóle, wydaje mi się, że jeżeli nie dbamy też tak o siebie za dużo, to potem już organizm sam daje takie bezpośrednie sygnały, że coś jest nie tak. I na przykład częściej chorujemy, no nie wiem, często musimy chodzić właśnie na zwolnienie w pracy, no bo właśnie przez to, że chorujemy, więc bądź co bądź, no po prostu jest to bardzo ważne, żeby jednak utrzymywać tą formę i żeby dbać o siebie i tak po prostu, tak uważam, że po prostu robię to tylko i wyłącznie dla siebie, po to, żeby czuć się lepiej, żeby wyglądać zdrowiej, żeby no wiadomo, po prostu, żeby iść jakoś tak z pozytywną energią zawsze do przodu, nigdy się nie poddawać i po prostu być sobą. No, to jest najważniejsze. Dobra, no już cały czas będę Was zanudzać tutaj, także no przygotujcie się, przygotujcie popcorn. Dobra. I teraz pytania z YouTube'a. Dwa pytania. Okej. Tutaj co prawda już odpowiedziałam na to pytanie, ale odpowiem jeszcze raz, bo obiecałam. No więc, czy grałeś kiedyś w gry typu RTS? Jaka była Twoja pierwsza konsola? Dobra, tutaj przyznaję, że już wcześniej odpowiedziałam, bo się trochę zagalopowałam, przepraszam. Ale odpowiem jeszcze raz, bo obiecałam. I tak, grywałam w gry tego typu, zwłaszcza z moim bratem, za dzieciaka, ponieważ on był mega fanem tego typu gier, także no, Total War'y, jakieś Boże, jak to się mówi? Jak to się kurczy? Cywilizacją. No wiecie, no, cywilizacje, te sprawy. Czekajcie, co ja jeszcze kurczę grałam? No wiadomo, Władca Pierścieni, jakiś tam się zahaczył, taki właśnie strategiczny. Jeżeli chodzi w ogóle o strategię, to... No wiadomo, Hirosiki to podstawa. Kto się ze mną nie zgodzi, niech rzuca kamieniem.
Tak, no niestety, to jest po prostu gra wszechczasów. A, ale w ogóle moją najlepszą grą wszechczasów, ale to jest z kolei bardziej gra RPG, no to oczywiście Kotorek, no. Nie ma co. Kotorek po prostu rewelacja, zwłaszcza, że jestem mega giga fanką Gwiezdnych Wojen, co na pewno nie wiecie, ale już wiecie, także spoko. Okej. No i dobra. No i ostatnie niestety pytanie. Więc, czy będą let's play'e z jakichś innych gier? Okej. I tutaj mogę odpowiedzieć tak, że dobre pytanie. Szczerze mówiąc, to zaczęłam robić teraz właśnie Simsy i nie mam pojęcia, czy wleci jakaś nowa gra. Pomyślę o tym na pewno, ale wiem, że też Wam się dobrze ogląda tego typu rzeczy, więc podejrzewam, że może w niedalekiej przyszłości nad czymś pomyślę. A jeżeli nie, no to po prostu dam Wam znać, że po prostu myślę nad jakąś nową grą i nie wiem, może zaangażuję też Was, żebyście mi podsunęli jakiś pomysł. Nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy. W każdym razie, no, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Wasze pytania. Niestety dosyć mało, fakt, przyznaję. I dlatego było mi głupio, no ale dlatego też czekałam tyle czasu, bo myślałam, że a może jeszcze ktoś coś napisze. No i jeszcze dzisiaj też Wam dałam, przyznaję, mały post właśnie na YouTubie, gdzie właśnie napisałam, że czekam do wieczora, żeby ktoś jeszcze się zreflektował i może coś napisał, może jest coś ciekawe, co nie coś i chciałby coś, wiecie, wiedzieć. No ale, no dobra, nie udało się i dlatego, nie wiem, może Wam opowiem coś o sobie tak przy okazji. No cóż, to już wiecie, że jestem fanką, mega fanką Gwiezdnych Wojen. Oczywiście stara trylogia, czyli 4, 5, 6. Rewelacja. Nie mówię tutaj o nowych, no wiadomo, seriach, no i kurczę, tego co zrobił Disney właśnie z tą jakże genialną serią Gwiezdnych Wojen. Nie wiem czemu LucasArts sprzedał właśnie wszystkie prawa Disneyowi, bardzo żałuję. No ale no cóż, no tak się stało, no i koniec, kropka. Zresztą i tak wszyscy wiemy co teraz Disney robi. Na rynku oczywiście ze swoimi nowymi produkcjami, więc też można się za głowę złapać i pomyśleć sobie, o Boże, co się dzieje. No ale dobra, my tutaj nie o tym, tylko o mnie. No więc tak. Tak, Gwiezdne Wojny. Co jeszcze uwielbiam? Jak wszyscy wiedzą, uwielbiam koty. No, sama mam kota. Nie tylko tutaj takiego żywego, ale też w głowie. Niestety. Więc tak, lubię się wygłupiać, zwłaszcza przed kamerą, co zresztą mogliście zaobserwować. A, i zaczęłam robić dla Was shorty. Więc oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zasubskrybujcie, bo będzie dużo shortów, będzie dużo śmiechów i mam nadzieję, że dużo też pouczających rzeczy, więc wszystko w jednym. I śmiech, i nauka, wszystko razem. Także tak, jeżeli chcecie być na bieżąco, jeżeli chcecie po prostu wspomóc mnie i moją twórczość tutaj, że tak powiem, no to oczywiście zachęcam. Dobra, bez żadnych reklam, lecimy dalej. Co jeszcze musicie o mnie wiedzieć? Więc tak. A, mam 900 subskrybentów na Instagramie, więc też zachęcam, żebyście mnie tam subskrybowali. Dobra, już tak, dobra, już obiecuję, nie będzie żadnych reklam. No więc, no cóż, nie wiem, czy Wam kiedyś opowiadałam, ale miałam taki epizod, że wyjechałam do Norwegii, także mieszkałam tam przez 7 lat i potem wróciłam do Polski. No i tutaj już jestem we Wrocławiu jakoś tak z 5 lat? Coś takiego? Dobrze się tutaj czuję, dobrze się tutaj odnajduję, przyznaję, bardzo tęskniłam do domu i dlatego wróciłam. No i też miałam plan, żeby tutaj studiować. No i takie było w sumie główne założenie. To tak pokrótce. Co tak jeszcze poza tym mogę Wam opowiedzieć? Tak, chyba wszyscy wiedzą, że byłam taką szarą myszką zawsze za życia, ale to też powtórzę. Po latach bardzo się zmieniłam, wygadałam się, zaczęłam być bardziej otwarta, bardziej taka, wiecie, odważna przede wszystkim. Zauważyłam, że to bardziej owocuje jednak w życiu i że warto być takim właśnie asertywnym, odważnym, wygadanym. Zwłaszcza jeżeli chodzi o takie kontakty międzyludzkie i właśnie o to wszystko, bo to jednak bardzo wszystko poprawia. I to tak naprawdę z każdej perspektywy można powiedzieć, bo tak naprawdę wszędzie.
każde środowisko, czy środowisko pracy, czy nawet, nie wiem, środowisko wśród znajomych po prostu, czy rodziny, wszystko się poprawia. Także naprawdę polecam. Polecam po prostu otworzyć się troszkę. Otworzyć się na ludzi i być właśnie odważnym. Dobra. Co tak jeszcze poza tym? No cóż. Jestem fanką sweterków, jak widać. Lubię sweterki, ale przyznaję, że no nie przepadam za zimnem. Wbrew pozorom. Nie, nie myślcie sobie, ja nienawidzę zimy. Serio, nie cierpię. I właśnie o tyle miałam pecha, że na przykład tam, gdzie mieszkałam w Norwegii, to tam zawsze było najwięcej niżów. Akurat na środku, centralnie Norwegii, jak tak sobie macie Norwegię, to ja mieszkałam centralnie na środku. I tam zawsze najbardziej padało, najwięcej śniegu, właśnie ciulowa pogoda, ciulowy nastrój i tam piło się kawę, notorycznie. Po prostu po to, żeby podnieść sobie ciśnienie. I to mi zostało swego czasu do tego stopnia, że aż piłam tak 5-6 kaw dziennie. Co było niewątpliwie trochę złe. Dlatego teraz bardzo się cieszę, że piję tak 2, no może 3 max. Max. Także no. Jest zdecydowanie lepiej. Tak, i dlaczego zafascynowałam się tym tematem właśnie zdrowego odżywiania, tam odchudzania i tak dalej? No może nie odchudzania. Przyznaję, że chodziło mi głównie o to, że źle się czułam. No sama ze sobą, no i też no przyznaję, że po prostu chciałam coś zmienić w tym swoim słabym życiu. Słabym. Chociaż sobie może i nie słabym, ale no, chciałam coś zmienić, chciałam sobie coś udowodnić, chciałam też oczywiście pokazać innym, że można inaczej, że można lepiej, że można jakoś tak, wiecie, tak jakoś spojrzeć na to wszystko z zupełnie innej perspektywy i jakoś tak odkryć siebie na nowo. Myślę, że to jest właśnie taka, no, takie najlepsze podsumowanie tego wszystkiego. Okej, okay, dobra. Trochę mi się kamera zatrzęsła, ale jest okej. Okay. Muszę wam też powiedzieć, że ja od zawsze chciałam być taką twardą babką, taką, wiecie, taką trochę, można powiedzieć, zadziorną, gotką, te sprawy, robić super makijaż taki, wiecie, zabójczy, krwiożerczy, wiecie, no i tak dalej. Koniec końców wyszło na to, że jestem taka cukierkowa, taka słodka dziewczynka, można powiedzieć. Okej, okay, już do was wracam. Niestety telefon mojego chłopaka pokrzyżował nam plany i musiałam tutaj chwileczkę zastopować. Dobra, jeżeli chodzi o kwestie wyglądowe, to też nie wiem, czy widzicie, no widzicie oczywiście, ale swego czasu miałam dosyć długie włosy, potem postanowiłam je ściąć. No to wszystko za sprawą impulsu. No wiadomo, kobieta zmienną jest zresztą, a ja jestem dosyć impulsywną osobą, także jak sobie powiem, że a, tak ma być, to tak ma być. No i tak jakoś wyszło, ale przyznaję, że nie żałuję, serio, bo ja jestem tego zdania, że po prostu włosy to włosy i one w końcu same odrosną. Także tutaj nie ma się czym przejmować. Tak, no cóż, jeżeli jeszcze chodzi o wygląd, to zawsze chciałam być wyższa. Mam niestety tylko 1,62 m, no nic na to nie poradzę. Jestem takim trochę krasnoludkiem, więc się śmieję, że w sobie pasuję do Wrocławia, prawda? A tutaj same krasnale, dobra. No, jeżeli chodzi o wygląd, jeżeli chodzi o wnętrze, no to tak jak mówiłam, byłam taką szarą myszką, teraz trochę się otworzyłam. W ogóle, jeżeli chodzi też o pasje, no to przyznaję, że mam ich dosyć sporo. Swego czasu naprawdę notorycznie bardzo dużo rysowałam. Serio. No, lubiłam to lubiłam, bardzo mnie to odprężało. Ale przyznaję, że no nic z tego mi nie wyszło, no bo no cóż, studiowałam też nie to, co chciałam, bo chciałam tak naprawdę iść na animację komputerową, a się nie dostałam po prostu i koniec końców wylądowałam na filologii norweskiej, której no nie skończyłam. No, no cóż, no życie. No, po prostu nie chciałam być na tych studiach i tyle. No i tak wyszło. A no cóż, czemu nie szłam dalej w tym kierunku właśnie, czemu się nie rozwijałam plastycznie i tak dalej? Wydaje mi się, że to głównie dlatego, że jednak to sprawiało mi więcej takiego, dawało mi takiego odprężenia, więcej takiego odprężenia właśnie i przez to, że rysowałam to, raczej uznawałam to za taką formę relaksu bardziej, a nie za coś, co mogłabym po prostu robić, nie? Tak nawet zarobkowo. I dlatego mi się wydaje po prostu po latach, że nic z tego nie wyszło.
I dlatego teraz uważam, że to, w co powinnam iść, to jednak właśnie ćwiczenia, zdrowy styl życia i tak dalej, ponieważ to jest coś, co naprawdę zaczęło mnie kręcić do tego stopnia, że aż właśnie mam to u siebie na kanale, cały czas to rozwijam i cały czas jestem z tego super dumna. I mam nadzieję, że i wy się cieszycie oczywiście. No. Co tak poza tym? Mam starszego brata. Przyznaję, 4 lata starszego. No cóż, mój brat i mój facet mają urodziny w ten sam dzień. To taki kolejny super news. No, co tak poza tym? Mam dosyć młodych rodziców. Rocznik 7472, więc też ciekawie. No cóż, z dziadkami mam raczej słaby kontakt niestety, ale i tak nie narzekam. Pracuję jako fundraiserka, co zresztą już na pewno wiecie, bo ostatnio o tym wspominałam. Pracuję w UNICEF i pomagam dzieciom. I przyznaję, że jest to dosyć o tyle śmieszna praca, że muszę właśnie z wieloma osobami pogadać, zaczepić, próbować przekonać. Oczywiście nie nachalnie, więc wszystko odbywa się w takich super git relacjach. Więc sama też jestem bardzo z tego zadowolona. Więc tak, jeżeli chodzi o moją pracę, to naprawdę jest super. Więc co tu więcej chcieć tak naprawdę? Tak, co jeszcze musicie o mnie wiedzieć? Lubię spacerować, bardzo nawet, chociaż nie mam na to za bardzo czasu. Niestety. No i no co? Lubię spontaniczność, lubię też wycieczki, tak od czasu do czasu, lubię wyjść gdzieś na miasto, dobrze zjeść. Co fakt, że nie przepadam za alkoholem na przykład, ostatnio zwłaszcza. Jakoś mnie to nie kręci. No nie lubię energetyków też, to znaczy jeżeli chodzi o takie rzeczy, takie mocno fest niezdrowe. Co fakt, to fakt, że alkohol też jednak jest trucizna i jednak... raczej lepiej jest unikać jednak alkoholu. No chyba, że no tam raz kiedyś od wielkiego dzwonu z kimś się umówicie, no to wiadomo, że spoko. Zresztą ja jestem też przekonana, że wszystko jest dla ludzi, ale w odpowiednim umiarze wszystko jest takie, nie? Także no. I tak samo jeżeli chodzi o palenie papierosów. Co fakt to fakt, ja w życiu nigdy nie paliłam. Raz kiedyś spróbowałam fajkę, ale jakoś mi nie pykło i dlatego uznałam, że nie, to nie dla mnie. Ale też rozumiem osoby, które na przykład palą. Okej, ich wybór. Ja też nie jestem taka, żeby koniecznie narzucać komuś coś, więc po prostu palisz, to pal. Ale robisz to w sumie dla siebie, nie? Czyli po prostu ty psujesz swoje zdrowie i tyle. No i właśnie tak to wygląda. Okej. Nie wiem, co wam jeszcze mogę powiedzieć tak naprawdę. No co, jestem fanką gier, tak jak sami wiecie. Tak. No i no nie wiem, jakoś tak... Nie wiem, dlaczego YouTube. Jakoś tak wyszło. No, w ogóle na początku miał to być kanał taki poświęcony muzyce, właśnie graniu na gitarze, śpiewaniu. Zresztą, jak sami wiecie, to takie najwcześniejsze filmiki to mam właśnie ze śpiewania. Chociaż ostatnio też, przyznaję, coś zaśpiewałam, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zerknijcie. Tak. No i no cóż, jakoś się to przeobraziło w coś takiego troszeczkę innego. No i staram się też udzielać trochę takich właśnie rad, takich właśnie typowo stricte komunikacyjnych, takich stricte dla was, bo też wydaje mi się, że też tego brakuje wielu osobom, a przyznaję, że też dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o mnie w tej kwestii i też mam nadzieję, że mogę się z wami podzielić takimi sensownymi radami, które jednak może jakoś wpłyną na wasze życie, mam nadzieję. Jeżeli oczywiście byście chcieli mnie słuchać. Ale i tak, gorąco zachęcam. Dobra, kochani, bo już się tak rozgadałam, że po prostu no, jadaczka mi się nie zamyka. No. Ale jeżeli byście chcieli więcej czegoś takiego na moim kanale, to oczywiście dawajcie znać na dole. Oczywiście subnijcie, żeby mieć więcej takich właśnie filmików tego rodzaju. No i no cóż, ja się będę powoli z wami żegnać. No i też nie mam pomysłu, na co mogłabym odpowiedzieć. A, jeżeli macie jeszcze jakieś fajne pytania, które chcielibyście mi zadać w kolejnym Q&A, to oczywiście walcie śmiało tutaj też na dole, ewentualnie w tym poście, który wystawiłam teraz niedawno. No, jeszcze dziś. Dobra, to co? No to żegnam się, trzymajcie się,
Do zobaczenia. Pa!